Siemaneczko, w kolejnym odcinku kariery zawodnika na moim kanale i powiem wam tak, że trochę o tym gadałem już w następnym odcinku, bo wiem, że robiłem ankietę na temat, że jestem trochę wypalony tą serią, ale u mnie wszystko się zmienia jak nie wiadomo w czym, szybkie zmiany, szybkie życie. Będziemy kontynuować tą karierę. Tutaj skończę w tym odcinku sezon numer drugi, więc grałem mecze, grałem spotkania, też sporo symulowałem. Po prostu chciałem, wiecie, ta kariera nie chce ją tak dłużyć jak karierę Kostucho, tylko to po prostu no, chcę dojść do jak najszybciej silnego klubu w Anglii. To mi się udało w trzecim sezonie, tam dołączymy, dowiecie się pod koniec tego odcinka. Tutaj widzicie, że dzięki temu przyjęciu tak naprawdę tą bramkę nam się udało zdobyć, bo tam świetnie zmieniłem obrońców rywali. No i kontynuujemy swoją przygodę w Crystal Palace. Seria będzie kontynuowana, trochę o niej gadałem w kolejnym odcinku, gdzie już pogadałem sobie trochę na żywo, więc trochę przegadałem. Ale no tak, będzie kontynuowana. Może będzie rzadziej, ale będzie. Nie wiem, czy będzie za to jakaś kariera kolejnym klubem. Na razie pewnie tego nie planuję. Na razie zostawiamy serie, jakie są. Nie będę tutaj się zasypywał tymi seriami. No i tak, były dużo meczy symulowane. Ogólnie mi zależało na tym, by wbić sobie wymagania, by otrzymać transfer do nowego klubu. I jakie wbiłem, to tak powiedzmy sobie szczerze, no 10 ostatnich spotkań sezonu przesymulowałem, to już wam nie pokazałem, bo stwierdziłem, że nie będę tego robił. Tutaj niektóre mecze były pokazywane, symulowane. W pewnym momencie stwierdziłem, że resetuję sobie jakby overa zawodnika, więc uciąłem sobie wszystkie punkty upgrade'u, co miałem, i od nowa to zrobiłem. Straciłem na overallu, bo jak widzicie miałem 86 overalla. Ale na tych zmianach straciłem, ale stwierdziłem, że pozmieniam sobie tak umiejętności, bo muszę mieć na przykład 10 goli za pola karnego, a ja nie mam w ogóle uderzenia, więc na pewno trochę poszło w uderzenie za pola karnego, by zdobyć te umiejętności, by otrzymać kontrakt od nowego klubu. No i reszta, wiecie, o dalszych progresie tu będę wam pokazywał, trochę o tym pogadałem w następnym też odcinku, więc, bo tak to już nagrałem tamten materiał, więc nie chcę się powtarzać. Ale no tutaj stwierdziłem, że robię pełen reset tego piłkarza, naszego Daniela Kenta. No i tak to wyglądało, więc że strasznie to przyspieszyłem. Mam nadzieję, że widzicie to. No i spadło mi do 82 z 86, ale moim zdaniem jest teraz taki bardziej, wiecie, wyrównany ten zawodnik. Potrafi wszystko prawie, na jakimś tam poziomie. Niezbyt wybitny. I tak to wyglądało, to sobie symulowaliśmy, dwie bramki na symulacji Daniel Kent strzelił, więc naprawdę na symulacji również jest z Kotem. No i w kolejnych meczach graliśmy sobie, tutaj gramy sobie z Tottenhamem, niestety słaby mecz, ale Daniel Kent otrzymał piłkę za pola karnego, no i prawą nogą przymierzył i pokonał bramkarza rywali. Piękne uderzenie, Vicario bez szans, choć może jakieś szanse miał, bo ta piłka leciała jakby wprost w niego trochę. I trochę nie rozumiem, dlaczego on tego nie obronił, no ale to widocznie Daniel Kent nie potrafi, Vicario nie potrafi takich piłek łapać. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Tutaj boom. No nie wiem czemu, ale dla nas to bez jakiegoś wielkiego problemu. No i tutaj kolejna akcja, tu naprawdę piękne uderzenie za pola karnego. Będziemy takim piłkarzem, który będzie strzelał piękne longshoty. Kapitalne bramki, aż chyba w FIFA 22 takie bramki piękne szlam. Ciągle za pola karnego, tam pamiętam napastnikiem. No co uderzenie za pola karnego, to była bramka, bo tak mi się działy te longshoty. W tej chwili chyba trochę mniej, choć jak Kostucho to ja bardziej szczerze z pola karnego. Ale no te longshoty w 22 to naprawdę tak mi się działy. Jeska dwójka to była? Tak, bo w 23 był Gabi Lopez. A Gabi Lopez to moja ulubiona kariera zawodnika, nie powiem. Choć Kostuchą wygrałem złotą piłkę, to jednak Gabi Lopezem to mi się najlepiej grało. A już mam plan na nową karierę w FIFA i EA Sport 25, kariera zawodnika, więc tutaj będziemy tylko kęcikiem. Będę chciał zdobyć złotą piłkę, czemu by nie środkowym pomocnikiem. Tego jeszcze nie robił, nie dokonałem, ogólnie dokonałem tylko tego raz w serii, więc no tak bywa, że no nie zawsze się wygrywa. Choć tutaj w końcu mi się udało w tej grze to przełamać, więc może jak Kentem się jeszcze będę rozwijał bardziej, to również wygramy tą złotą piłkę, fajnie było. No ale też trzeba trafić do lepszego klubu, tam zbudować sobie pozycję, mieć statystyki, zwiększać overall. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeśli będę chciał trochę inaczej upgrade'ować niż do tej pory tego zawodnika. Ale o tym już w kolejnym odcinku, pierwszym odcinku trzeciego sezonu. A tutaj Michael Olise, piękna bramka rzutu wolnego, pięknie, lewą nogą. Pokonał bramkarza rywali.
Podkręcił, bang, 118 na godzinę piłka leciała. Szybko. Kent też chciał mieć udział w tym meczu przy czymś, no i miał przy golu, tutaj jeszcze bramkarz go trochę przewrócił, musiał się przed niego przeturlać. No i to też trochę pomogło Matecie strzelić gola, bo Martinez nie zdążył do tego uderzenia. No ale wiecie, no ja tutaj biegłem, on tu się rzucił mi pod nogi, Martinez, no i ja się zahaczyłem o niego. No i tutaj trochę zablokowałem Martineza, może by obronił, ale mniejsza z tym. No i Kent otrzymał swoją szansę, by strzelić gola, no i oczywiście strzelił. 3-0, to było świetne spotkanie Crystal Palace. Jeszcze uciszam swoich kibiców, nie wiem co tu Kentowi odwaliło z tym uciszaniem, ale gol jest, asysta jest, więc dobre spotkanie to było. I możemy lecieć dalej, dalej, dalej. Chociaż trochę wam powiem wam, że oduczyłem się nagrywania z komentarzem dogrywanym i dobrze, że tu mam już ostatni chyba taki odcinek, co muszę coś dodać. No jeszcze mam Smadena, ale nie lubię tego już robić. Nie chcę mi się po prostu. Nie wiem o czym w ogóle tu mówić, bo wiem, że już odcinek do przodu jakiś tam nagrałem, o czymś mówiłem. Kent strzela gola, ale bardzo słaba ocena ogólna. No i gramy sobie z Newcastle. Kent otrzymuje piłkę, zagranie w pole karnej, bang Mateta, niestety nie ma gola, szkoda, mogła być asysta, świetna, świetne podanie, no wiadomo. No i tutaj mecz taki kluczowy moim zdaniem z Arsenalem, gdzie upokorzyłem swój były klub. No naprawdę, Arsenal, nie chcieliście mnie, to ja was upokorzyłem po prostu, 1-0, no i Kent to jest kolejną akcją, piłka do Matety. Mateta, nie wiem co ten Marcel grał w tym meczu, ale otrzymałem znowu piłkę, mam dużo miejsca, no i 2-0. Daniel Kent, Daniel Kent, oczywiście nie celebruje tych goli, bo no wychował się w Arsenalu, ale wiecie, no zagraliśmy genialne spotkanie, bo zdobyliśmy hat-tricka przeciwko kanonierom na Emirates. No wybitne spotkanie Daniela Kenta i najlepsze spotkanie do tej pory w tej karierze. Daniel Kent, ja nie wiem co tutaj zrobiłeś, ale zagrałeś fantastycznie, zabieraj piłkę do domu, wygrywamy aż 3-0, no po prostu jednym słowem wow i wow, upokorzyłem Arsenal na Emirates i 2-2, kolejny mecz tutaj bez gola, całe spotkanie 6-2 ocena, jeszcze karteczka, kolejny meczu również bez gola, 5-4, słabo Daniel Kent. No ale kolejne upgrade'y wchodzą naszego Anglika, zwiększa mu się overall, już ma 84. Ciekawe, czy on czy Bellingham szybciej zdobędzie złotą piłkę. Możecie typować w komentarzach. Ja bym też pamiętał, że pokazuję te złote piłki. Ale wiecie, może jakoś skoro pomoc i będzie mi łatwiej zdobyć tą piłkę niż napastnik. O tym dowiemy się pewnie może w czwartym sezonie dopiero, bo w następnym klubie chciałbym zlecić. Myślę, że już w klubie zakończymy tam karierę. Ja nie będę już zmieniał klubu. No i graliśmy z Colchester w Pucharze Anglii, FA Cup, no i tutaj Kent miał akcję, ale fatalny. Ten mecz był słabiutki. Ja tutaj próbowałem strzelić gola za pola karnego, by zaliczyć sobie te achievementy. No i tutaj kolejnie, tu już jest drugi mecz, bo pierwszy mecz zakończył się remisem i była powtórka. No i tutaj kapitalna akcja Kenta, świetny rajd, ale nie ma gola. No ale się nie poddajemy, tutaj kolejna akcja, Daniel Kent przyjął piłkę, no i biegnie. No i tutaj trochę za daleko sobie piłkę wypuścił, bramkarz broni, ale na szczęście Franka to bija. I 1-0, 1-1 w tym spotkaniu. No i pod koniec meczu Kent stwierdził, że uderzy i nie trafił. Coś chyba źle wkleiłem, coś jak to w drugi mecz? Co jest? Tam chyba był z Colchester i tam się coś źle wkleiłem. No to jest ten drugi mecz powtórzony. Po kolei coś tam wyciąłem. Albo mi się coś pomyliło, że tam minuty były inne, albo coś źle zrobiłem. No trudno. Lecimy, gramy z Colchester. Tutaj Kent wywija w polu karnym, podaje do Matety. Nie ma gola, jeszcze chciałem uderzyć. Może się uda, ale broni ten bramkarz Colchester. Rzut wolny na naszej drużyny. Rzut rożny. Doszkodzenie w pole karne. Główeczka. I nie ma gola. Tutaj wybicie. Pyk, daje Kent. No i co? Prawa noga. Piękna bramka Daniela Kenta za pola karnego. Świetnie to uderzył Anglik. No i wyprowadza Crystal Palace na uderzenie, ale kapitalna bramka Anglika.
No ma tu uderzenie za pola karnego, ta prawa noga jest świetnie ułożona i jak trzeba to umie, umie uderzyć pięknie, jeszcze raz zobaczmy tu na powtórce, bang! Bramkarz nie obronił tego uderzenia. No i czas na drugą bramkę. Niestety nie poprzeczka, tutaj było bardzo blisko tej bramki, ale mieliśmy drugie podejście i 2-0, Daniel Kent po raz drugi za pola karnego w tym meczu i 2-0 Crystal Palace prowadzi. Więc no, siedziała piłka, siedziała, siedziało to uderzenie za pola karnego Anglika. No i czego chcieć więcej, bo naprawdę cieszą mnie takie bramki. Lubię strzelać za pola karnego. Może bramkarz mógł to obronić, ale wiecie, no, czwarta liga angielska, Colchester. No i kolejne upgrade'y przed naszym piłkarzem. Coraz bliżej końca sezonu. A my walczymy o angaż. Było kilka klubów, ale wybrałem jeden, które znowu mistrzostwo Anglii, więc idę do mistrza Anglii, więc też jest fajnie, bo zależy mi na tym, by walczyć o mistrzostwo Anglii. Tutaj 2-3, Kent strzela dwie bramki, ale odpadamy z FA Cup. Kolejny mecz gramy sobie z Leeds i on był rozgrywany. No dobra, fajnie. Lecimy na ten mecz z Leeds. Aha, tam się chyba nic nie działo. Z Wolverhampton jedna bramka. No i w następnym odcinku to jest, jak będę grał, jak będzie wyglądała ta seria, dowiecie się w następnym odcinku co jak, bo trochę tam gadałem. No i tutaj gramy sobie z Fulham, otrzymuję piłkę, przedzieram się i prawa noga i 1-0, Daniel Kent, wywalczy sobie tą piłkę. Czemu ty chłopie nie wierzysz, że jesteś taki zajebisty, za przeproszeniem? Pasowało mi ta reakcja, no i tutaj jeszcze Kent. Prawa noga za pola karnego. Piękne uderzenie Anglika. Naprawdę, co za mecz Daniela Kenta. No jest najlepszym piłkarzem Crystal Palace w tym sezonie. Jednym z najlepszych strzelców tego sezonu w Premier League. Tutaj jeszcze brameczka przeciwko Arsenalowi. Coś mi się głos łamie. Fantastycznie. No i tutaj bramka... Jezu, sorry. Kapitalna bramka Kenta. I to była ta bramka, która dała nam angaż do nowego klubu. 10 goli za pola karnego już mamy. No i stwierdziłem, że już nie ma co grać. Skończmy ten sezon, jak on wygląda. Resztę przesymulowałem. No i tak to był bardzo udany sezon Daniela Kenta w barwach Crystal Palace. Czas na kolejny krok. Po Kenta zgłosił się aktualny mistrz Anglii. 20 goli, 6 asyst w lidze. Mega wyczyn Daniela Kenta. 87 overalla. Piłkarz, 3 razy piłkarz miesiąca, zespół tygodnia 10 razy, zawodnik meczu 14 razy, wartość 162 miliony. No i Daniel Kent w drugim sezonie udowodnił, że ma wielki talent, trzeci najlepszy strzelec Premier League, a to jest środkowy pomocnik. Choć w Crystal Palace graliśmy jako SPO, no bo Crystal Palace grał z dwoma SPO. My jesteśmy na 9 miejscu i przechodzimy do mistrza Anglii, więc wiecie, że do Manchesteru City. Wiem, że mogłem iść no, na przykład do United, ale w United grałem rok temu Gianluca Rossi, więc stwierdziłem tutaj Daniel Kent pójdzie do Manchester City, wiecie, współpraca z Pepem Guardiolą to może coś być fantastycznego i miejmy nadzieję, że Guardiola rozwinie jeszcze mnie bardziej, naszą gwiazdę rozwinie w byciu jednym z najlepszych pomocników na świecie. Może powalczymy o złotą piłkę. A kto wie, tak mówię o tym Manchester City, że to może być ostatni klub. Ale powiedzmy sobie szczerze, jakbym miał gdzieś odchodzić po Manchester City, to jest tylko jeden klub, do którego bym poszedł. No i zobaczymy, może tam trafię, jak ta kariera się będzie toczyła, jak ona będzie wyświetlana. Pamiętajcie o łapkach w górę, subach na kanale, jakichś komentarzy. Wasza większa aktywność, więcej, myślę, że materiałów też będzie łatwiej mi będzie nagrywać, będzie mi się bardziej chciał. Choć czuję już taki, znowu wrócił mi hype na tą serię, więc to było takie chwilowe, ale dziękuję Wam za udział w ankiecie. Tak już jestem na tym kanale, Daniel Kent, witamy w Manchester City, siema Pep Guardiola, myślę, że stworzymy coś wielkiego, mam nadzieję. I to tyle w tym odcinku, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i do następnego.